Vivaldiego. Zmienia się światło w twoich oczach. Powiedz mi, życie, coś miłego. Nie pędź tak, proszę, daj odpocząć. Życie, życie jest nowelą, której nigdy nie masz dosyć. Wczoraj biały, biały welon, jutro białe, białe włosy. Życie, życie jest nowelą, raz przyjazną, a raz wrogą. Czasem chcesz się pożalić, ale nie masz do kogo. No przecież... Przecież ja widzę, nic mi nie mówiłeś, Jerzy, pani Stanisławo, że już goście przyszli. Za chwilę zaczną schodzić się następni, a ja jestem w ogóle w proszku. Ja jestem dopiero prosto z pracy, ja nie zdążę z tym wszystkim, z tym całym przyjęciem. No a mąż gdzie? No jak to gdzie? Na kongresie, w Australii, no. W imieniny własnej żony, proszę sobie wyobrazić. I wszystko na mojej głowie, no. Pani Krystyno, proszę się nie denerwować. No. Proszę się zająć sobą, a my z panem Jerzym zajmiemy się kuchnią. Tak? Ja mogę ugotować nawet czarną polewkę. Możesz ty mój, co pan Jerzy mówi? No to przynajmniej zupę na gwoździu. No przecież, co Jerzy, to Jerzy. No tak. Oho, pierwsi goście zaś się idą. Idziemy do swoich zajęć. Nie rojno, kubarno, jak Sylwestra rób. Radio i patefon gra na zmianę, techno oraz tango ukochane. No i wszyscy w Polsce do tym drzwi się garną, wychężają słuch. Śpiewa gość, gdy sobie powie melodię za dwóch. Ukryci na imię Lila. Jest rodzina, więc program się rozpoczyna. Do śmiechu, no i do łez. Wuj Micha jest sama Wika. Szagierka, Wawelczyka, Wika. Raz szwagra postawia pyka. A zięć to realnorem jest. Gra operę, drugi niby z radia jest spikerem. Mańka jest dziewczyna, gwiazdę robi z kina. Felka wróży z rąk i snów. Ukryci na imię Ina. Jest kaszka, dwie buty wina. Śledź poci i jest to żuina. Są goście i morowo jest. Twój Michał jest znana Ina. Skromne imieniny u Krystyny. Tak się stało, że ja sama muszę przyjmować gości, bo mój mąż w Australii na kongresie, pewnie na dzikiej plaży z dzikimi półnagimi kobietami. Co też ja mówię? Oj, mężu, mężu, uważaj, ostrzegam cię. Przeklecie, jeżeli mnie porzucisz, przeklecie. Gdy się ku innej zwrócisz, przeklecie. Jeśli postąpisz podle, dziś się za ciebie modlę. Jutro przeklecie, przeklecie. I twoje wiarołomstwo przeklecie. I twoje z nią potomstwo przeklecie. I już się nie obronisz w Paryżu, w Bolonii przeklecie.
przekleństwo me golić będzie cię. Przeklecie, przeklecie. O! Co to ci następni goście idą? Thank you.
Oto zamiast kwiatów ze Złotopolic, domowe konfitury, wiejska kiełbasa, jaja i bukiet najlepszych nalewek z najlepszymi życzeniami dla całego klanu. Dziękuję bardzo, dziękuję. Wszystkiego proszę, najlepszego. Zapraszam Państwa do stolika. Dziękujemy. Słuchajcie, mam wiadomość z pierwszej ręki. Ten Kacper to diabeł. Rzucił Marylkę ze Złotopolskich dla tego zbuntowanego anioła, a potem zjawił się ten zbuntowany anioł na plebanii. Nie na plebanii, w Złotopolicach! Oreiro brudnymi rękami uwiodła czystej senatora Marka. Słuchajcie, to wszystko plotki. Prawda jest taka, że Oreiro uwiodła Kacpra. I dostali się w niewolę uczuć, bo ich Marylka ta ze Złotopolskich, ta Marylka Baka, zapuszkowała na posterunku. To nieprawda! Ja wiem, jak było naprawdę. Telewizja tego nie pokazała. To nie była żadna Oreiro, tylko Zuzia, lokatorka. No ta, co miała radioromans na dobre i na złe z Mikołajem. No ten, co śpiewa tą piosenkę, ten przebój, no. No zaraz, zaraz. No jaka to melodia? Na, 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 na. Wiesz, ale popa. To stawka większa niż życie. Exactly. Przecież nie ma takiego teleturnieju, stawka większa niż życie. Życiowa szansa, miliard w rozumie, to rozumiem. Dziewczyny, dziewczyny, ja nie chcę plotkować, ale podobno Marylka Baka jeździ na plan wyłącznie taksówką Rysia. Mojego Rysia? I to najchętniej na nocne zdjęcia. O Boże, ja przepraszam, na śmierć zapomniałam, ja muszę zadzwonić do... Halo? Ryśko? Oj, baby, baby! Tylko spojrzeć się w krąg, tyle pól, lasów, łąk. Na słoneczku się mieni i lśni, aż porywa i rwie. Takie piękne są wsie, lecz piękniejsze są bardziej od tych wsi. Kochane bały, ach te bały, człęby je łyżkami jadł. Gębi chłopca swą ręką łamie sztaby. Względem bały, jak to dziecko całkiem słaby. Bawy, ach te bawy, czym by bez nich był ten świat. Co tu gać, co tu być, spróbuj bez bawy żyć. Gdy ci uda się taka sztuka, toś jest fakt. Gdy wszystkiego masz dość, kiedy bierze cię złość, a na duszy ci smutno i źle. Kiedyś chmurny i zły, kiedy w oczach masz łzy, jedno tylko rozwieje troski twe. Kochane bawy, ach te bawy, wszędzie je łyżkami ja. Tenki chłop, co swą ręką łamie sztaby, względem bawy. Gdy ci uda się taka sztuka, ach, kochane bawy, ach, te bawy, czerwy je łyżkami ja. Tęgi chłop, co swą ręką łamie sztaby, względem bawy, jak to dziecko całkiem słaby. Bawy, ach, te bawy, czynny bez nich był ten świat. Co tu gasz, co tu kryć, spróbuj. Gdy ci uda się taka sztuka, to jest fakt. Oleńko? Jak ty, córciu, wyglądasz? No przecież to
To nie jest dyskoteka techno, czy jak ty to nazywasz, impra, tylko to są imieniny twojej matki. Spójrz, jak ja wyglądam. No spójrz tylko, kochanie. No tak ma być troszeczkę, a nie... Dziękuję. Ojciec, właściciel prywatnej kliniki, a ty wyglądasz naprawdę, że... Proszę się przebrać, ja cię bardzo proszę przebrać się. Wreszcie ktoś ją przywołał do porządku, ja właśnie w tej sprawie, szanowna pani. Dziękuję bardzo. No widzi pan, cóż, ojca nie ma, więc ja muszę spełniać jego obowiązki. Ale wykupuję u pana korepetycję z zachowania. Oleńko, proszę słuchać teraz pana dyrektora, dobrze? Ja przepraszam, muszę dopilnować wszystkiego. Lekcja numer 5. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy, teraz cała szkoła słucha reguł gry. Ty też, wszyscy mają słuchać tylko mnie. Co jest grane, ludzie? Pytam, czy ja tutaj śnię? Co jest? Co to znaczyć ma? To jest szkoła, nie tanc Buda. To nie pap. Kapcie włóż i czarno-biały strój. Regulaminowy, szkolny krój. Grzeczne myśli proszę, przylizany włos. Palce w górę, jeśli chcesz mieć głos. Akademia, baczność, w ziemię wbity wzrok. Niech ktoś tylko zrobi głupi krok. Adyro, dyro, 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 krzyk. Adyro, dyro, 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 fryk. Adyro, dyro, 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 włos. Adyro, dyro, 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 włos. Adyro, dyro, dyro, wkurza nas. Adyro, dyro, dyro, noga w las. Adyro, dyro, dyro, pachnie w cóż. Adyro, dyro, dyro, zrzędzi znów. Przepraszam, coś odbiło mi. Czy ja wa to, czy to mi się śni? Od dzisiaj precz z wojną o strój, bo najważniejszy buzgowy zwój. Świat nie jest czarny, nie biały jest. Niech go kryje tęczowy plecz. Adyro, dyro, jak na złość. Adyro, dyro, dyro, równy kość. Adyro, dyro, dyro, co za gest. Adyro, dyro, dyro, jest perfekt. Adyro, dyro, dyro, Superman. Adyro, dyro, dyro, niczym sen. Adyro, dyro, dyro, kocham cię. Adyro, dyro, Lubiczówna, obudź się. Adyro, dyro, dyro, wkurza nas. Adyro, dyro, dyro, nauka w nas. Adyro, dyro, dyro, wapnia cóż. Adyro, dyro, dyro, zrzędzi znów. Adyro, dyro, dyro, jak na złość. Adyro, dyro, dyro, równy gość. Adyro, dyro, dyro, co za gest. Adyro, dyro, dyro, jest the best. Lekcja numer 5. Na powtórkę dziś mam chęć. Nauka niech nie idzie w las. Żyjmy dziś na pełny gaz. Lekcja numer 5. Ale co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Co to jest za zakłócanie porządku? No kochani, przecież no nie. No na to nie pozwolimy. No gdzie? Ach! To są imieniny u pani Krystyny. No witam pana serdecznie, panie komendancie. Pani Krystyno, pani pozwoli, że w imieniu Policji Polskiej i własnym złożę najserdeczniejsze życzenia imieninowe. Dziękuję bardzo. Proszę się nie martwić, porządeczek na pewno będzie. Dziękuję. A może pan komendant by kieliszeczek wódeczki? Oczywiście bezalkoholowe. Nie. Ja już jestem po służbie. A to proszę bardzo, proszę bardzo ze mną. My tam mamy cały zestaw bezalkoholowych wódeczek. Coś proszę bardzo. Coś mocniejszego zawsze. Proszę bardzo, panie komendancie. Tędy, proszę. Witamy serdecznie, dobry wieczór, drodzy państwo. Witamy serdecznie.
Jak widać, jeździmy po całej Polsce, tak jeździmy, jest? Jeździmy, koncertujemy w całej Polsce, zbieramy życzenia dla Krystyny. Drodzy Państwo, dzisiaj pochwaliliśmy się, że będziemy na imieninach Krystyny i wszyscy nam doradzali, co mamy zaśpiewać. Tak. Jedni tak mówili tak, zaśpiewajcie. Krystyna da się lubić. Krystyna da się lubić. A jeszcze inni śpiewali tak. 13 imieniny Krystyny. No właśnie, no właśnie. Tak, albo jeszcze tak. Klantonowela, o, tak. Raz smuci, raz rozwesela. Klantonowela, raz smuci, raz rozwesela. A takich trzech, a jeszcze a takich było... trzech śmiesznych czarnych garniturach, nie? W koszulach paski. I takich dziwnych czapeczkach. Tak, to śpiewali coś takiego, 3-4. Sto lat, niech je gwiazdka pomyślności nigdy nie żyje nam. Kto to jest, to zagadka dla uważnego widza. Emanuje ciepłem, urodą zachwyca. Gdy po córki chodzi, groźna jest jak lwica i tłumaczy książkę profesora Wujkowicza. No kto to jest, no kto? Krystyna, 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 Krystyna. Dla niej najważniejsza zawsze jest rodzina. Krystyna, 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 Krystyna. Gustowna, elegancka i jedyna. Krystyna, 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 łagodna, mądra, lecz nie radzę z nią zaczynać. Krystyna, 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 potrafi dać po łapkach, kiedy ktoś przegina. Potrafi dać po łapkach, kiedy ktoś przegina. Rodzina doskonała na pierwszy rzut oka. Ona kocha jego, on ją też kocha. Surowy zasadami, ciężko pracuje. Idealna para, choć ostatnio coś się psuje. Lecz nawet wtedy, gdy emocje sięgają granic, potrafią kulturalnie, kłócąc się, nie ranić. Mężczyźnie, gdy czuje, że ma autorytet stracić, nawet tłumacz wytłumaczyć nic nie potrafi. Krystyna, 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 dla niej najważniejsza zawsze jest rodzina. Krystyna, 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 gustowna, elegancka i jedyna. Krystyna, 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 łagodna, mądra, lecz nie radzę z nią zaczynać. Krystyna, 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 potrafi dać po łapkach, kiedy ktoś przegina. Potrafi dać po łapkach, kiedy ktoś przegina. Krystyna, 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 takich kobiet się nie zapomina. Krystyna, 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 dziś jesteśmy na jej imieninach. Krystyna, 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 jeszcze długo moglibyśmy cię chołubić. Krystyna, 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 Krystyny lubić, nie da się nie lubić. Krystyny lubić, nie da się nie lubić. I na koniec jeszcze dla ciebie są życzenia. Krystyno, bądź szczęśliwa, niech cię Paweł docenia. I rób to, co kochasz, pracuj jako tłumacz. I nie daj się zamęczyć absolutnie ani surmacz. I nie daj się zamęczyć absolutnie ani surmacz. I nie daj się zamęczyć absolutnie ani surmacz. Ale pięknie, jak wytwornie, czarująco. To ja rozumiem, to są imieniny z gestem. O, kochanie, jak się ma prywatną klinikę, to stać na państwowy gest. Chyba pański. Chyba wiem, co mówię. Może damy w prezencie pani Krystynie taśmę wideo. Dobrze, z lokatorami. A może damy jej jakąś książkę, w końcu jest wybitną tłumaczką. To prawda. I wobec tego powinna zostać tłumaczką pana premiera. Niech wytłumaczy ludziom, że powinni się cieszyć. O! Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, pani Krystyno. Solenizantka przyszła do solenizantki. Od Krysi dla Krystyny. I od nas, od mojego męża Stasia, ode mnie i oczywiście od naszych lokatorów. Ale jak to? No jak to w jednej rodzinie, kochanie. Droga pani Krystyno, życzę pani wszystkiego najlepszego.
żeby umiała pani mężowi przetłumaczyć wszystko tak, żeby pani było na wierzchu. Dziękuję bardzo. Może najpierw go zmrożę, co? A proszę bardzo, tak, proszę. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. A, zapomniałabym. Przytrzymaj. O, a to mój osobisty prezencik dla pani. Dziękuję bardzo. Dużo szczęścia. I dla ciebie, mała Kryćka. Dużo miłości. A to zabieram. Dziękuję, zapraszam. Dziękuję. Zapraszam. Krystyny, Józefina z plebanijnym ciastem spieszy. Od Warszawy do Tulczyna serialowy klan się cieszy. Gospodyni proboszczowa Lubiczowej dobrze życzy. Sama śpiewać by gotowa, ale strasznie fałszuje. Więc na panów pomoc liczy. Dziękuję bardzo. Stoisz sam pośrodku świata, dookoła tysiąc spraw. Minął dzień, mijają lata, jutro mieni się od barw. Na tej ziemi, pod tym niebem, życie nasze toczy się. Dzień jak co dzień, dzień po dniu, wciąż się dzieje życia cud. Idziesz losu korytarzem, w niecodziennych życia tłach. Odpoczywać będziesz w biegu, póki serce w piersi gra. Na tej ziemi, pod tym niebem, życie nasze toczy się. Dzień jak co dzień, dzień po dniu, wciąż się dzieje życia cud. Wspomnieniami, marzeniami kończy się kolejny dzień. To, co było, jest za nami. To, co ważne, stanie się. Na tej ziemi, pod tym niebem, życie nasze toczy się. Co dzień, dzień po dniu, wciąż się dzieje życia cud. Dzień jak co dzień, nowy dzień, kiedy wszystko wstaje się. Proszę panie z koła gospodyń z Dębskiej Woli, żeby zechciały poczęstować wszystkich gości pani Krystyny. Pomogły mi piec ciasto na plebanii. Na mnie ty nie planuję, nie odliczę.
zapraszam. Nie oglądam płatków życia. Przecież wszystko to, co będzie, dawno spisał los. Na dobre i na złe znajdę wreszcie, czy tego chcesz mi, moje szczęście. Na dobre i na złe własne miejsce, tam gdzie czekasz na mnie. Krystyno, mamy dla ciebie prezent, przyjmij, to jest od całego szpitala, na dobre i na złe. O, i niech nie będzie lek na całe życie. Bardzo ostrożnie. Zaserwuję troszeczkę państwu, chociaż... O. Wyciąg z uśmiechu. Wyciąg z uśmiechu. Puść się, puść się. Co tu się dzieje? Puść co mi, to puść jest? Się, no. No! Bo ja was zaraz tutaj wszystkich... Zarapuję, znaczy zaaresztuję! Ludzie, to ja zawsze marzyłem, chcieli mnie zatrzymać. Autograf, zdjęcie z bohaterami wszystkich telenowel. Ja chciałem nawet piosenkę zaśpiewać. A proszę. Razem. Proszę. Krystyna, mama! O! Luz Clarita! Paloma! Zwykłe życie, cóż nie jest ciekawe. Dzieci, dom, kuchnia, zdajesz sobie sprawę. A ja od życia wciąż więcej chcę, ale rodzina nie rozumie mnie. Gdyby nie telewizor, chyba bym zwariowała i dużo gorzej bym gotowała. Ja w tej chwili najlepiej właśnie przy serialach. Meksykańskie dania mi rodzina dała. Esmeralda, Paloma, Rosalinda, Krystyna są ważniejsze dla mnie niż moja własna rodzina. Mamy już tajemnice, są takie prawdziwe, choć piękne, bogate, to tak nieszczęśliwe. Dużo lepiej,
o takim serialu się czuję. Czym są moje problemy, to że mąż mnie katuje. Nie mam pracy i stale piję. To ja problemami Clarity żyję. Telenovele. Telenovele. Paloma. Telenovele. Oglądasz chcę. Esmeralda. Telenovele. Oglądasz chcę. Rosalinda. Telenovele. Oglądasz chcę. Krystyna, mama. Gdy to co dzieje się tak. Od 17 zawsze jest plan. I gdy wybije piąta godzina, Klar Lubiczów to moja rodzina. I wtedy pewnie też są naszymi bardziej niż sobą przejmują się nimi. To nic, że córka w ciąży nie zdała. Właśnie doktor Lubicz miał zapał. Telenovele, oglądasz se. Telenovele, oglądasz se. Telenovele, oglądasz se. Telenovele, oglądasz se. Stale. Telenovele, oglądasz se. Seriale. Telenovele, oglądasz se. Stale. Telenovele, oglądasz se. Seriale. Mamo! Tak? Tata przysłał tort z Australii! Mamo, no. Mamo, telefon do ciebie, tata dzwoni. Tata? Mhm. Halo? Halo? Kochanie? Tak, słucham. Najlepsze życzenia imieninowe. No, serdecznie dziękuję, kochanie. Jestem z tobą. Znoszę toast za nas. Wyjechałeś nagle tak i... Przecież ci mówiłem. Jedna z moich pacjentek ma wujka w Australii, który zorganizował Światowy Kongres Medyczny i w dowód wdzięczności załatwiła mi zaproszenie w ostatniej chwili. Aha, no to ci współczuję. Musisz się czuć bardzo samotny, prawda? Nawet nie wyobrażasz sobie, jak bardzo. A? Wokół sami starcy z tytułami profesorskimi. Dobrze, że przynajmniej wykłady są podniecające. Słuchaj, muszę kończyć, bo za chwilę wracam do sali obrad. Pa, kochanie. Pamiętaj, że jestem twoim mężczyzną na każdą pogodę. No, pa, pa. Hej, za kilka dni przyfrunę do ciebie. Dziękuję. Pa. Dziękuję. Oby tak skutecznie jak Małysz. Ludzie, co kobiety widzą w tym moim szwagrze? Przecież to ja jestem mężczyzną na każdą pogodę. Kobiety wolą pięknych i bogatych, przystojnych z forsą, twardych jak James Bond. Lecz jeśli nie masz nic, to nic nie znaczy, że możesz sprzedać się za marny grosz. Nie wszystko, bracie, w życiu jest na sprzedaż, bo to, co w oczach masz, bezcenne jest. Bo podczas trudnych chwil jedynie seks appeal dodaje w życiu barwy, zmrok czy świt. Mężczyzna na każdą pogodę, nie młody, lecz przecież nie stary. Pogodny, bo życia urodę, on kocha, kocha bez tchu i bez miary. Mężczyzna na każdą pogodę, przytuli, pocieszy, wybaczy. Mężczyzna na każdą pogodę, może oprócz pogody na bogatszy. Nie pytam się, nie chwalę, nie mam wcale, lecz ze mną jakoś jaśniej żyje się. Gdy widzę smutny świat zalany szalem, wywracam taki świat do góry dnem. Ja owszem, czasem parę spraw zawalę, lecz honor mam i cenę swoją znam.
na sercu parę łat, w kieszeniach hura wiatr, a w duszy uśmiech, trudno, kocham świat. Mężczyzna na każdą pogodę, nie młody, lecz przecież nie stary, pogodny, bo życia urodę. On kocha, kocha, bez tchu i bez miary. Mężczyzna na każdą pogodę przytuli, pocieszy, wybaczy. Mężczyzna na każdą pogodę może oprócz pogody nam pomagaczy. Życia urodę. On kocha, kocha, bez tchu i bez miary. Mężczyzna na każdą pogodę przytuli, pocieszy, wybaczy. Mężczyzna na każdą pogodę może oprócz pogody dla bogaczy. A nie mówiłem? Mamusiu, dostałaś 300 telegramów. Naprawdę? I 1500 SMS-ów. O. Ciocie i 2000 e-maili. Dzięki. I 300 słoni z tylko trąbą. Z trąbą do góry, mam nadzieję, bo to na szczęście. I wiersze. O, jest nawet jeden sonet. Po angielsku. Tak? Od Szekspira. Nie Szekspira, tylko Wujkowicza Stiepana. Nie po angielsku, tylko po chorwacku. I nie jeden sonet, tylko dzieła zebrane. Ciociu. On przyjeżdża do Polski. Proszę Państwa, chciałam serdecznie podziękować za wszystkie listy, które otrzymałam. A szczególnie chciałam podziękować dzieciom z Gorzyc, które zrobiły mi tak ogromną laurkę. Serdecznie wszystkim Państwu dziękuję. Dziękuję. Mamusiu, bardzo. Tu masz telegramy z nadmorza. Ze Śląska. A tutaj przesyłka z gór. Miłości ludziom brak. Krystyno, serce me, do piersi przytulnie, na palec twierdzień mur, bukietem białych róż, więc stańmy przed ołtarzem i pobierzmy się. Na palec twierdzień mur, bukietem białych róż, i stańmy przed ołtarzem, chodźmy już. Tak bardzo kocham cię, choć pierwszy oczu blask, z młodością razem zgasł, to jak się śliczna twoja pomarszczona twarz. Choć pierwszy oczu blask, z młodością razem zgasł, no wciąż gorąca miłość żyje w nas. La 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 la.
zapraszam na tor. Zapraszam. O! Dzień dobry, Krystyno. Witamy Państwa bardzo serdecznie. To jest klan Krystyn Polskich, delegacja, która przyjechała dzisiaj z Ciechocinka. I pozdrawiamy oczywiście wszystkie Krystyny, które znajdują się na sali. I nie tylko, w całej Polsce, na cześć wszystkich dzisiejszych solenizantek. Hip, hip, hura! Hip, hip, hura! Hip, hip, hura! Hura, hura! Brawa! ...444 Krystyny świętują w Ciechocinku swoje imieniny. Klan Krystyn, Krystynie z klanu. Przywiozłyśmy tutaj dla Krystyny Lubicz taki certyfikat. My, Krystyny Polskie, zgromadzone w Ciechocinku, stwierdzamy, że od dzisiaj Krystyna Lubicz z klanu zostaje przyjęta do klanu Krystyn Polskich, zyskując tym samym prawo do posługiwania się imieniem Krystyna także w życiu prywatnym. Gratulujemy bardzo serdecznie. Proszę Państwa. Proszę Państwa, ja jestem ogromnie wzruszona i no, czuję się fantastycznie w tej roli, ale muszę powiedzieć Państwu jedną zabawną historię, że ja prywatnie na drugie imię też mam Krystyna. W takim razie my się wpraszamy na tort, a potem szybko do Ciechocinka z powrotem na imprezę. Zapraszam. Dziękujemy bardzo i na razie. Ja jestem Marilla. Krystyno! Dzień dobry, Krystyno. Witam serdecznie, pani Marillo. Jestem artystką z serialu z Brazylii. Chciałam złożyć życzenia Krystynie. Ja gram w serialu niemym w Brazylii. Dziękuję bardzo. Zostawiam panią z naszymi gośćmi. Gdzieś tu jest, gdzieś się przed nami chowasz, Marilla. Gdzieś tu jest, gdzieś tu na pewno jest. Gdzieś tu jest, gdzieś się przed nami chowasz, Marilla. Gdzieś tu jest, gdzieś tu na pewno jest. Jesteś od śpiewania, więcej się nie wzbraniaj, ty weź nie w kupę maniu. I mija stres, kiedy słyszę czatu Marilla. Jest, jak jest, ważne słowa dwa. Mija stres, kiedy słyszę czatu Marilla. Dobrze jest, żyje się gdzie ja. We'll be right back.
od śpiewania. Więcej się nie wzbrania, gdybyś nie w kupę maniów. I mija stres, kiedy słyszę czatu Maryla. Jest jak jest, ważne słowa dwa. Mija stres, kiedy słyszę czatu Maryla. Dobrze jest, żyje się gdzie się gra. I do wieczora trwa nieprzerwany cud. Szale dzień do spora i trudno pszczoły nóg.
Ale nie odchodź, bo to jeszcze nie koniec. Zapraszam cię na nasze przyjęcie. Pani Krystyno, mamy kolejnych wspaniałych gości. Tak? Pani Grażyna Tęcza, pan Ryszard Tęcza, pan Kazimierz Krakowski, którzy wygrali teleturniej o polskich serialach. No, gratuluję. W imieniu wszystkich miłośników klanu składam pani najserdeczniejsze życzenia. No, dziękuję bardzo. To z Jeleniej Góry, z miasta, z którego pochodzimy. Dziękuję, z Jeleniej Góry, z miasta, z którego państwo pochodzą, tak? Tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Dzięki. Ojej. Potrzymasz mi, pomożesz? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jest również reżyser serialu, pan Paweł Kartiński. Autor scenariusza, pan Wojciech Niżyński. Miejsku, kochanie, żyj nam wiecznie. I producent serialu, pan Michał Kwieciński. Dziękuję, Michał. Chciałbym się zwrócić do Agnieszki Kotulanki, ale nie mogę. Kieleckiego cukiernika, pana Banatkiewicza. Brawo. Kwiaty od prezydenta Kielc, pana Włodzimierza Stępnia i oczywiście od wszystkich Kielczan. Jeszcze kwiaty od dyrektora programu Pierwszego Telewizji Polskiej, pana Sławomira Zielińskiego. Proszę państwa, to niby jest taka zabawa i fantastyczna zabawa, tylko muszę powiedzieć, że ja jestem wzruszona. Klan to jest po prostu rodzina, prawda? Więc chciałabym teraz wznieść toast za wszystkie polskie rodziny i tutaj w Polsce, i te rozsiane po całym świecie, żeby w czasie tych burz i nawałnic dziejowych zawsze trzymały się razem w jednej polskiej, ogromnej, zgodnej rodzinie. Życzę tego państwu z całego serca i dziękuję za wszystko. Jak pory roku Vivaldiego, zmienia się światło w twoich oczach. Powiedz mi, życie, coś miłego. Nie bądź tak, proszę, daj odpocząć. Życie, życie jest nowelą, której nigdy nie masz dosyć. Wczoraj biały, biały welon, jutro białe, białe włosy. Życie, życie jest nowelą, raz przyjazną, a raz wrogą. Czasem chcesz się pożalić, ale nie masz do kogo. Życie jest nowelą, której nigdy nie masz dosyć. Wczoraj biały, biały weon, jutro białe, białe włosy. Życie, życie jest nowelą, co wciąga jak rzeka. Chciałbyś dziś znać przyszłość, lecz musisz poczekać. Życie, życie jest nowelą, której nigdy nie masz dosyć. Wczoraj biały, biały welon, jutro białe, białe włosy. Życie, życie jest nowelą, co wciąga jak rzeka.
znać przyszłość, lecz musisz poczekać. Radio i patefon gra na zmianę, techno oraz tango ukochane. No i wszyscy w Polsce do Indrzywi się garną, wytężają słuch. Śpiewa gość, gdy sobie podje melodię za dwóch. U Krysi na imieninach są goście i jest rodzina. Felka wróży z rąk i znów. U Krysi na imieninach jest flaszka, dwie budy wina. Śledź poszli i jest rodzina. Są goście i morowo jest. Twój Michał jest znana Mika. Szwagierka walczy się na Mika. Raz szwagra ustawia wyka. Jesteśmy na wieży mariackiej, 54 metry nad płytą rynku. Hejnaliści z wieży mariackiej często oglądają klan i chcielibyśmy pozdrowić panią Krysię i z okazji imienin złożyć najserdeczniejsze życzenia i specjalnie dla pani Krystyny Lubicz hejnał mariacki. Thank you.
Z wielką przyjemnością dołączam się do życzeń dla wszystkich twórców Klanu, tym bardziej, że 4 lata temu właśnie w tym oto miejscu wprowadzałam pierwszy odcinek tej najpopularniejszej w tej chwili polskiej telenoweli na antenę. Myślę, że dołączy się też do życzeń mój dzisiejszy gość, pani Bożena Chodyniecka, dziennikarka Superekspresu. Zresztą dzisiejsza solenizantka. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Nie zapominajmy o Bożenach, nie tylko Krystyny dzisiaj świętują. Pani Bożeno, pani obecność w studiu jest spowodowana bardzo miłą niespodzianką dla naszych widzów. Proszę państwa, kilka tygodni temu wraz z Superekspresem ogłosiliśmy konkurs na takie specyficzne wypracowanie czy propozycje, co mogłoby się wydarzyć w 555 odcinku Klanu. Przyszło bardzo dużo prac, ale laureatka jest jedna, wiem, że kobieta. Tak, jest to pani Maria Majchrowicz z Jasła, to jest właśnie jej list. Mhm. Pani Maria Majchrowicz bardzo chce, żeby życie w Klanie było takie jak dotąd, zwykłe, trochę smutków, trochę radości, jak to w życiu. Rodzą się dzieci, Krystyna z Pawłem wcale się nie rozwodzą. On być może ma pojechać do Szwecji, ale to ona nie bardzo chce się na to zgodzić. Normalne, prawdziwe życie, takie jakiego chcą wszyscy niemal autorzy listów. Wszyscy, choć... Właśnie, czy były jakieś zwariowane pomysły? O, były zupełnie szalone pomysły, łącznie z takim, żeby Michał został porwany przez kosmitów. Inne, żeby na przykład taki, że Kinga wykrada z apteki narkotyki, to już wątki sensacyjne. Elżbieta jest zamieszana w wydawanie leków na sfałszowane recepty. Stanisławę napadają pod domem bandyci i ona umiera. No coś jest potwornego. Tak, nie, no w ogóle momentami jest naprawdę makabrycznie, natomiast w większości listów ludzie pragną zwykłego, szarego życia. Tu chciałabym państwu przytoczyć, co napisała pani Majchrowicz z Jasła, nasza zwyciężczyni. Mamy taki normalny, życiowy Klan i za to go lubię. Niech się nic nie zmienia. A inna pani z Kobyłki pisze, piękne odzwierciedlenie zwykłego, szarego życia to największy atut Klanu. A jeszcze inna pani prosi, by odcinków było aż 5000. Pani Bożeno, kto pisał? Czy pisała młodzież? Pisała młodzież i tutaj młodzież chętnie widziała rozbudowany wątek Oli. No właśnie. O, Ola, która nigdy nie była zbyt grzeczną dziewczynką, w listach naszych czytelników naprawdę przeradza się w diabełka. Ćpa, wagaruje. W najlepszym razie obcięła włosy na jakoś bardzo ekstrawagancko. To już nie ma takiej sielanki, jak sobie starsi wyobrażają. Nie. Młodzież jest bardziej radykalna w tych swoich opisach. Pani Bożena, przypomnijmy, że laureatką naszego konkursu jest pani Maria Majchrowicz z Jasła. Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że mamy nagrody pocieszenia. Wśród tych, którzy zdecydowali się wziąć udział w konkursie, będzie wylosowanych 444 niespodzianek. Dlaczego tyle? Bowiem dzisiaj na naszej antenie ukazał się 444 odcinek Klanu. Gratuluję pani Marii, dziękuję za spotkanie i namawiam Superekspres do organizowania kolejnych takich wspaniałych konkursów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dla pani Krysi Lubicz składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji imienin i prosimy, jak będzie w Krakowie, żeby przyszła skosztować naszych pretzli.